Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy guacamole, super przekąskę na wieczór filmowy albo kolację ze znajomymi. Z takimi chipsami, tortillami smakuje najlepiej. Super sprawa. Bazą do naszego guacamole jest oczywiście awokado i podstawowa rzecz, awokado musi być średnio dojrzałe, bez dobrego awokado nie będzie dobrego guacamole. Do tego czerwona cebulka, jedna czerwona cebulka, 6 pomidorków koktajlowych, szczypta soli, troszeczkę chili, sporo soku z cytryny. Zaczynamy od rozkrojenia awokado na połówki. I taki mały tip, jak się mniej potem męczyć przy rozdrabnianiu. Wystarczy pociąć delikatnie awokado, jeszcze jak jest w skórce i potem dużo łatwiej będzie nam je rozbełtać widelcem. Tak wstępnie pocięte awokado wybieram łyżką do miseczki. Awokado mamy pocięte, zaraz będziemy je rozbełtywać, a w międzyczasie potnę cebulę. Cebulkę mamy pociętą w drobną kostkę. Czas na pomidorki, też na takie ósemki je kroję. Pomidorki mamy pocięte i teraz najważniejsza rzecz, nie ma sensu dawać awokado do jakiegoś blendera. Nie może być zbyt rozdrobiony. Tu nie chodzi o to, żeby była pasta, tylko konsystencja ma być średnio rozbełtana. Mają być duże kawałki, takie chrupiące i mają być też kawałki bardziej rozdrobnione. Także najlepiej do tego sprawdza się widelec. Mamy nasze awokado rozbełtane, dodaję cebulkę i pomidora. Sok z cytryn, najwygodniejszy w użyciu, szkoda używać świeżej cytryny. Daję 2 łyżki na każde awokado, czyli tutaj będą 4 łyżki. W wielu przepisach możecie znaleźć również kolendrę, ale w mojej ocenie, mimo że lubię kolendrę, guacamole bez kolendry jest dużo smaczniejsze. Mieszamy, konkretna szczypta soli do smaku. Troszeczkę chili, jak dużo to zależy od Was, jak ostre dania lubicie. Ja lubię, jak są trochę ostre. I nasze guacamole gotowe.